dobrze spotkać dawnego towarzysza broni. Dobrze, że masz oś swój kielich masz, bo psiajucha Żyd na szklewicach oszczędza. Dlatego zawsze przygotowany jestem. A co ważność robisz w tej okolicy? Wracam z Warszawy. Z lekcji naszego nowego króla Augusta z Sasów Wetyla. Co? Na Boga, panie bracie, toż to teraz Niemiec będzie nam królem? A będzie! To po wielkim Janie Sobieskim, zwycięzcy muzułmańskich Turków spod Wiednia i Parkanów, nie można było wybrać naszego piasta, jak przed laty? No nie można było, panie bracie. Teraz są inne czasy niż przed 20 laty. Jakub, syn Jana Sobieskiego, próbował przejąć schedę po ojcu, lecz elekcyjnej szlachty nie przekonał. Do tego Augusta Wetyna wspierał cesarz Leopold i moskiewski car Piotra, a wiecie, jaka to siła? Jakub Sobieski przegrał, bo nie podpłacił szlachty, jak robiły to zagraniczne dwory, ani sakwy z talarami i dukatami nie rzucił przed nią, jak car moskiewski. Masz ważność, niewątpliwie słuszność. To za rosyjskie pieniądze przekupiona mniejszość szlachty ogłosiła go królem, bo głosowanie wygrał zdecydowanie francuski książę Conti. Ale to też nie nasz sarmata z krwi i kości, a Francuzik jedwabny, jakich nam w Polsce nie trzeba. Mieliśmy ponad wiek temu króla Walezego prosto z Paryża, który pokazał nam jedynie, jak wygląda szlachcic obleczony w obcisłe rajtuzy, w których jak idzie, to przed nim jego klejnoty sterczą jak u pelikana worek dziobowy. Walezy pokazał też nam, sarmatom, że można kochać się inaczej niż tylko z białą głową. Fuj! Cóż właśnie prawisz, chłop z chłopem też to kara boska. Jak z tego dzieci mieć? No takiej instrukcji od Pana Boga nie mamy. Aj, naoglądaliśmy się tych jego kokasiów, minionów. Całe stada ich za Walezym ciągały. Ale wracając do Augusta Wetyna, stało się. Jeszcze go czeka długa walka z Kontym, bo ten mu nie odpuści polskiej korony. Ale póki co, umarł król, niech żyje król, napij się, ważność. O nie, ja zdrowia Niemca na polskim tronie na pewno nie wypiję, żebym zgorzał. Nie gorączkuj się tak, ważność. Bo jeszcze jakowaś żyłka ci pęknie i stypę będę musiał tu odprawiać. Nie wypiję zdrowia tego niemieckiego pludraka, tak mi dopomóż Bóg. I tobie, ważność, też nie radzę. Wasz pan mi grozisz? Bo mnie rad pić z takim, co Niemca na elekcyjna na polskiego króla wybiera. Bo ważność na Sasa głosowałeś. Ano głosowałem, bo taka była moja szlachecka przyrodzona i prawo. A wasz masz coś naprzeciw temu? Ja mam, ale moja szabla. A jeszcze więcej. Chodź mi, bratku, stawaj. Pan mi, panie Kalinowski, srobotę i hańbę zadajesz. A jak gorę. Posmakujesz za chwilę mego scenoryka. To ci się odechce uczciwego szlachcica obrażać. Uczciwego? Takiego, co na Niemca głosuje? Ty kanalio. Ja kanalia? O ty chłystku zatracony. Ja ci uszy zaraz obetnę. Co ważności jest? Może po doktora posłać? Nic to, Hacan, nic to serce nie wytrzymuje wielkich emocji. Za dużo bitew okrutnych przeżyłem i krwie przelanej widziałem. Nie gorączuj się tak, ważność, bo jeszcze jakowaś żyłka ci będzie. Żywasz, mości pasku, ale ze mnie taki patriota, że tylko naszego piasta chciałbym widzieć na tronie Polski. Napij się, mości Kalinowski. I rozumiem to wszystko. Zapomnijmy o tym. Wasze zdrowie! A żeby was uspokoić nieco, powiem, że roku pańskiego 1669
na Piasta głosowałem. Na Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a po nim na Jana Sobieskiego. O, Michał Korybut sławy to król i władca, który na sławie swego ojca Jaremy Wiśniowieckiego, jak na łysej kobyle jeździł, ale na nic mu to się zdało. A powiedz, że ważność, czemu nie lubisz tak Niemcy? Ja w Prusiech byłem, Niemców widziałem, naród czysty, bogobojny. Cesarz Leopold to nasz sojusznik, z którym krew przelana pod Wiedniem nas połączyła i wspólna wiktoria odniesiona nad tureckimi poganami. Sojusznik? Krew przelana? Tak. Taki tam z cesarza niemieckiego sojusznik Rzeczpospolitej jak dla psa wesz jest sprzymierzeńcem. Wiesz, Azan, jak pod Wiedniem było? Bo ja tam w boju z Turczynem stawałem. Byłeś paść pod Wiedniem z królem Janem? Byłem. I wszystko widziałem, jak się zachował cesarz Leopold, gdy naszą odsieczą jego cesarską rzeź mu z rąk pogańskich Turków uratowaliśmy. Po bitwie cesarz nie zdjął kapelusza, gdy mu królewicza Jakuba Sobieskiego prezentowano, ani gdy podczas przeglądu wojsk kłaniały się przed nim polskie sztandary. Potem było jeszcze gorzej. Austriacy przestali dostarczać nam prowiant. Nie godzili się takoż na pochówek żołnierzy polskich w mieście, wskazując pola i cmentarze, ten daleko, poza miastem położone, gdzie grzebani byli Turcy. Straszne wieści wasze opowiadasz. To taka czarna niewdzięczność okazała się z cesarskiej strony? Jeszcze gorzej. Austriacy strzelali do głodnych polskich żołnierzy, którzy chcieli wejść do miasta. Nie godzono się takoż... Dlatego waszmości mówię, że z Niemcami nigdy przyjaźni nie będzie. Wspólnota interesów to i owszem, bo taką nawet Turcy z Francuzami mają, ale przyjaźń nigdy, bo Niemiec zawsze będzie próbował nas okpić lub okraść. A jak mu się to nie uda, to z najgorszymi naszymi wrogami chętnie się sprzymierzy, by nas okpić. Zobaczysz, Baśnie. Za jakieś 30 lat, jak będzie Polska wyglądała po rządach tego zatraconego Niemca Augusta Wettyna. Za 30 lat to ja będę ważność w tym lepszym świecie. O, i to będzie twoje wielkie szczęście, bo przyjdą na Rzeczpospolitą srogie nieszczęścia. I to z poręki tego, któregoś Acan na naszego króla wybrał. A gdzie kierujesz się, ważność, w swojej drodze, bo skąd jedziesz, to już wiem. Do swoich włości, do Zakrzowia i Spiżowa jadę, które kupiłem za, wyimaginuj waś sobie, 10 tysięcy czerwonych złotych. O, godna cena, nie powiem, godna cena. A gdzie ten Zakrzów i Spiżów leżą? W Pińczowskim powiecie. O, to daleka droga przed wami, ważność. A daleka, daleka. A sam dokąd zdążasz, jeśli można wiedzieć? Do Krakowa jadę, do syna, który na Wawelu żołnierską służbę pełni. Ale mówiłeś, ważność, że wierny z ciebie żołnierz najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To możesz rzec, w jakich wojnach za ojczyznę krew przelewałeś? O, tuszę, że najlepsze lata wojaczki mam już za sobą. Bo już 61 krzyżyk na karku dźwigam. Ale i owszem, panie bracie, w żywocie swoim trochę się nawojowałem. I ze Szwedami pod Stefanem Czarnieckim i z Turczynami szalonego księcia Rakoczego, z Moskwicianami, z Kozakami, z Turkami nawojowało się, że hej, 11 lat bez przerwy zeszło mi na nieustannej wojnie. Nawet orzęcie porządnie nie miałem kiedy. A nieporządnie? A, nieporządnie to się i zdarzało multum razy, panie bracie. Były i dziewki służebne, i mieszczki nadobne, chłopki rumiane i chorze. A, ale zdarzały się i szlachcianki w potrzebie, których mąż był na wojnie, albo jej nieboże nie przeżył. Rzeczy samej nie miałeś, ważność, czasu na porządny ożenek. Ano nie miałem, ale jak się ożeniłem, to raz, a porządnie. A
Kimże jest ta szczęśliwa wybranka pańska? Pani Anna Zremiszowski, Primowoto Łącka. Primowoto znaczy, że panna młoda z odzysku. Tak. Wdowa po im świętej pamięci Piotrze Szargoniu, którego niebo taraka w bitwie kozacy usiekli. Wielce szanowna pani, która mi w posagu wniosła zacną wieś Smogorzów w boskim powiecie. To sprytnie waszmość pożeniłeś, szlachetną miłość z doczesnym dobrem. A dzieci? Z oną małżonką wiele masz? Sześcioro. O, piękny wynik. Piękny wynik, pogratulować. Sześcioro, ale nie moich. Jak to? Sześcioro dzieci małżonka w posagu mi wniosła. Schedę poinć Piotrze, pierwszym małżonku. Syna i pięć córek. Jakżeś sobie z taką czeredą poradził? A na początku nie było łatwo, ale potem trzy córki posłałem do klasztoru, jedną wydałem za krewniaka, drugą za sąsiada, chłopaka zaś do wojska posłałem, no i w domu zrobiło się luźno. Całkiem sprytnie, waszmość, całkiem sprytnie i sam na gospodarstwie zostałeś. W samej rzeczy, waszmość, w samej rzeczy, no ma się rozumieć z małżonką. A kiedy zaczęło się waszeci ku chwały ojczyzny wojowanie? Aha, a 20 rok mi szedł, gdy pierwszy raz na wojnę się wybrałem, a było to roku pańskiego 1655, gdy Szwedy z Zamorza pod dowództwem Karolusa Gustawusa wielkiej sile na ojczyznę naszą najechali. Moc ich była. Wszystko w wojnie od 20 lat w krajach niemieckich szalejącej, wyćwiczone, karne. Gdzie nam było dojść do nich z naszym pospolitym ruszeniem, nieopłaconym wojskiem zaciężnym? Zdradą wielmożów. Ta i szlachty także, bo co było pod ujściem? Wielkopolskie pospolite ruszenie omamione przez magnatów wojewodę Opalińskiego zamiast bronić ojczyzny przed wrogiem haniebnie przed Szwedami skapitulowało. Była to wielka hańba w dziejach polskiej szlachty. No, która ma w dorobku wielkie bohaterskie karty. A już ci, prawda, ale nie wtedy w ujściu, ta była hańba. Czarna noc się wtedy nad Rzeczpospolitą roztoczyła. Zwłaszcza, że z drugiej strony Rzeczpospolitej Radziwiłłowie zdradę uknuli, poddając się w kejdanach Szwedom. Chcąc pod szwedzką protekcją z ziem litewskich własne królestwo utworzyć. Rozerwała się wtedy Rzeczpospolita jak postaw starego sukna we wrześniu, poddała się Szwedom Warszawa. Kraków dzielnie broniony przez hetmana Czarnieckiego skapitulował w październiku. Zdało się, że wszyscy królowi szwedzkiemu się poddali, że króla Jana Kazimierza opuścili. Także ten raz wraz ze swym dworem musiał się rychło ekspulsować na Śląsk i tam się ukrywać. Jeno, klasztor częstochowski na Jasnej Górze się bronił i to tak zaciekle, że Szwedowie po miesiącu oblężenia w Boże Narodzenie musieli od klasztoru odstąpić. Prawda to, a jego przeor i defensor ksiądz Kordecki do panteonu naszych największych bohaterów wszedł. Rozpadła się nasza Polszcza, niedawno mocnych wrogów gromiąca, przebrzydły luterański Szwed zaczął ją łupić. Wszystko Szwedzi rabowali, co mogli wywieźć Wisłą do Gdańska, a potem do ich zimnej Szwecji za morze. Rabowali machiny, zboże, złoto, obrazy, księgi, wszystko, co im naszło pod rękę. A brutalni gwałtownicy przy tym byli. Za byle przewinę, za złe spojrzenie na gardle karali. Aż im ta brutalność bokiem wyszła. Naród zaczął się budzić do walki z wrogiem okrutnym. Zauważ, waszmość, że to prosty lud. Chłopi, mieszczanie,
łykowia, zwłaszcza górale, oddziały tworzył. Wroga znienacka nękał, także ów spokojnego dnia ani nocy nie znał. Także powołana do walki i obrony ojczyzny szlachta zaczęła się sromać i do walki z wrogiem sposobić. Zawiązała się wtedy Konfederacja Tyszowiecka pod wodzą hetmanów koronnych Potockiego i Landskorońskiego, która zadeklarowała wierność królowi Janowi. Także ten sponiewierki ze Śląska wrócił. 1 kwietnia 1656 roku w Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej śluby uroczyste poczynił, zawierzając ojczyznę pod obronę Matki Boskiej, nazwanej wtedy Królową Korony Polskiej. Tak jest. Obiecał też chłopom i mieszczanom poprawić położenie, gdy tylko kraj od Szwedów zostanie uwolniony. I poprawił się ich los? A sam bać pan wiesz. Bracia szlachta nie dozwolili na to. Byłoby to przecież naruszenie praw należnym im od wieków, a nienależne wywyższenie chłopów i mieszczan. No bo śluby w swej istocie miały za zadanie poderwać naród do walki i swoją rolę spełniły. Świętą masz rację, Acan, świętą spełniły. A wiesz, Acan, czyim pomysłem były owe śluby? Małżonki króla Jana Kazimierza, królowej Marii Gonzagi. O, ten jego umysłu była polska królowa. Ach, ale opowiadaj, Jacan, o swoich wojennych przewagach. Na czele Konfederacji Generalnej stanął sam wojewoda Stefan Czarniecki, pod którego komendą potem cały czas wojowałem. Wielki dowódz i mąż, znamienity wojownik, miałeś, waszmość, szczęście, że trafiłeś pod takiego patrona. Którym dopiero na łożu śmierci buławę marszałkowską przynależną mu za jego czyny rycerskie otrzymał. A już ci prawda. A w jakich wojnach pod jego wodzą udział brałeś? W lutym pierwszy raz ze Szwedem stawałem w bitwie pod Gołębiem. Wielka to klęska pod Gołębiem była. Gdzie musieliście ucieczką z pola bitwy się salwować? Bo Szwedzi wtedy dużą przewagę mieli, a część naszych wojsk nie dojechała. Ale w kwietniu pod Warką szczęśliwa Wiktoria nas dopadła i kilka tysięcy trupem najlepszej piechoty szwedzkiej położyliśmy. Także Pilica krwią i trupami szwedzkimi spłynęła. W maju w bitwie pod Gniezdem wojska szwedzkie wielkie straty poniosły. Było wtedy Polaków zdrajców przy królu szwedzkim całym rowie, a to Arianie, a to łykowie służyło. Jedni dla więzów krwi, inni dla łupów i wojennej swawoli. Zdrajcy wszędzie się znajdą, psie krwie. Nie wiem, czy właśnie wiesz, że po stronie szwedzkiej pod Gołębiem stawał sam Jan Sobieski, późniejszy król Jegomość. Nie może być. Są na to świadkowie. Nie wierzę, nie może być. Masz poświęć, kłamstwo imputujesz! Bo nie zniosę, gdy przeciwko mojemu królowi, bohaterowi spod Wiednia, takie kalumnie się wytacza. Mości Kalinowski, a uspokój, że się, bo ci serducho zaraz padnie i po doktora nie zdążę. Łamiesz ważność! Jan Sobieski zdrajcą! On nigdy nie chnął ze Szwedem. Stawaj mi tutaj. Żebym ja ci czego innego nie skrócił. No, tu się mój bratku stawaj. Panie Kalinowski, co ważności jest? Mam wzywać łapiducha! Nie, nie trzeba. Oprócz pasku to wszystko pozostałości wojen, które przeżyłem. Już właśnie mówiłem.
że musisz szablą ostrożnie się obchodzić i nie wyciągać jej z lada powodu. Bo ktoś z większym temperamentem niż ja wasze kłopoty sercem szybko zakończy. A wracając do Jana Sobieskiego, to szwedzką armię opuścił rok później i pod Łańcutem oddał się pod dowództwo wojewody Stefana Czarnieckiego. Na wieść o tym Prukaus Gustavus kazał na szubienicach wywiesić portrety Sobieskiego i innych dowódców, którzy powrócili do króla polskiego. Mój Boże, czym to tłumaczyć można? Taki król, taki bohater. Chyba tylko młodym wiekiem, bo miał wtedy chyba ze 25 lat. A Rian zdrada kosztowała ekspulsję z Polski. Nalejcie, dać pan, gdzie się już za bardzo rozpanoszyli. Pod koniec lipca wielka trzydniowa bitwa o Warszawę gorzała. Wielkie tam zwycięstwo odnieśliśmy, także nawet największego hetmana Wittenberga wzięliśmy w plen. Warszawa była wolna! Ale straszliwie zgubiona przez Szwedów przez te kilka miesięcy ich panowania. Prawda to, panie bracie. Szwed przebrzydły łupił co mógł domy, pałace, kościoły, manufaktury i Wisłą do zimnej Szwecji wywiózł. Ostatnią bitwę pod Trzemeszną miałem. Wtedy to jedna dywizja Stefana Czarnieckiego i 2000 tatarskiej ordy krymskiej wyrżnęło 6000 najlepszej piechoty szwedzkiej, co to się byli, ze wszystkich fortec zgromadzili i za swym królem do Prus zmierzali ze wszystkimi dostatkami, które złupili w Polsce. Po owej bitwie nie ostał się żaden Szwed, który by swemu królowi wieść o zagładzie tego wojska zaniósł. Bo jeśli z pobojowiska na błota albo do lasu uciekł, tam od chłopskiej ręki okrutniejszą śmiercią zginął. Kogo tropi, chłopi nie wytropili, musiał wynieść do wsi albo do miasta, a tam po staremu zginąć mu przyszło. Ze wszystkich tych Szwedów po lasach i błotach zaginionych, nie wiem, czy się ostał choć jeden niewypatroszony dokumentnie, jak nie przymierzając jakiś wieprzek. Wieprzek? Tak. Takie to nasze chłopstwo okrutne było? Wzięło się to z tego, że chłopi zbierając zdobycz na pobojowisku, naleźli jednego trupa z brzuchem okrutnie szablą rozciętym. Więc że kiszka była przecięta, obaczył w niej jeden chłopek czerwonego złotego. Szukając dalej, znalazł ich więcej. Dopieroż innych zaczęli pruć. I tak miejscami znajdowali złoto, a miejscem i płoto. Jak to w życiu, panie bracie, jak to w życiu? Nawet i tych, co po lasach żywcem znajdowali, to przódko o niego poszukali trzosa, a potem brzuch nożem rozerżnąwszy i kiszki wyjąwszy, a tam nic nie znalazłszy, to dopiero mówił: idźże, złodzieju plutraku, do domu, skoro nie masz zdobyczy, daruję cię zdrowiem. Bardzo dowcipne to nasze chłopstwo, nie uważasz, Adam? Aj, owszem, uważam, uważam, waszmość pasku. A co dalej z wami, z waszą wojaczką? Z początkiem 1657 w sukurs z Szwedom ruszył książę siedmiogrodzki Rakoczy, który z 40-tysięczną armią wkroczył w granice Rzeczpospolitej. Na tę wojnę wybrałem się i ja. Szalony Rakoczy zasmakował mu polski czosnek, który był konieczny do ważenia madziarskiego gulaszu. A ktoś mu powiedział, że polski lepszego niż węgierski jest smaku. Zebrał tedy swoich kozaków, do tego Wołochów, Węgrów i wybrał się na czosnek do Polszczy. A tam nie tylko czosnku mu dał, ale i dzięgielu z kwinem.
bo jak tylko ruszył za granicę, zaraz lubomirski Jerzy wkroczył w jego ziemię. Palił, przy tym ścinał, gdzie tylko noga wojska polskiego stanęła. A potem od matki Rakoczego wielki okup wziąwszy, wyszedł synowi jej perswadować, żeby wszystkiego czosnku nie zjadał, a zostawił nieco na rozmnożenie. Tak, a my z Rakoczym, z Czarneckim posługiwali jak umieli. I tak szczęśliwie najadł się Rakoczy polskiego czosnku, że wojsko swoje wygubił, sam się w nasze ręce oddał i wielki okup musiał za siebie zapłacić. Smutny koniec dumnego księcia. Chyba durnego! Bo jak na wojnę wyjeżdżał, pożegnawszy się z matką, wsiadł na konia, w oczach jej koń mu padł. Kiedy matka mu perswadowała, żeby zaniechał wojny, bo to znak niedobry, odpowiedział, że to nogi końskie złe nie znak. Przesiadł się na inszego. Złamał się pod nim dyl w moście. Znowuż spadł z konia i na to powiedział, że to dyl był zły. Jak to przecież te wróżby się sprawdzają. A opowiedz waszmość pasku o tej twojej kampanii w Danii. Bo to jest na pewno wielce zajmująca historia. A bardzo proszę, bociun panie, na wezwanie mnie gadanie. Już opowiadam, tylko gardło nieco zwilżę, bo gadania będzie wiele, a historia rzeczywiście wielce zajmująca. Podczas gdy od 2 lat Szwed w Polsce wojną i grabieniem ojczyzny naszej był zajęty, król duński wykorzystał ten czas, aby rewanż odwet na Szwedach za swoje poprzednie porażki z nimi wziąć. Bo trzeba panu wiedzieć, że od 300 lat Szwedzi z Duńczykami walczyli o to, kto nam na Bałtyckim Morzu ważniejszy. Plan Duńczyków polegał na blokadzie morskiej Szwedów i ataku lądowym ze Skali. Jednak król szwedzki, niewcielnie bity, zdołał szybko przerzucić swoją armię piechoty z Polski przez Prusy do południowej Skali. Stamtąd zimą po lodzie przeprawił się przez zamarznięte cieśniny na wyspę Fyn, a potem na Zelandię. I tym sposobem Szwedzi Duńczyków zdobyli i znaczną część ich ziem opanowali. Jednak Karol z Gustawem Wielki Harpachon chciał opanować całą Danię, żeby być panem na Bałtyckim Morzu. Latem 1658 roku zaczął oblegać stolicę Danii Kopenhagę. I tego Europa nie zdzierżyła. Tak, w samej rzeczy, waszmość. Zawiązała się wtedy koalicja antyszwedzka. Cesarz Leopold, Prusy, Holandia, no i my. Z początkiem 1658 pod Drawskiem staliśmy ze 3 miesiące, nim pod Stefanem Czarnieckim na pomoc Danii ruszyliśmy. I to był respons, panie bracie, to był respons. W samej rzeczy, waszmość, w samej rzeczy. Poszliśmy Drawskiem od Międzyrzecza do Prus. A jak tylko przeszliśmy granicę, pomyślałem sobie ze smutkiem: ojczyzno miła, czy też już cię więcej oglądać będę? A jak przeprawiliśmy się przez Odrę, smutek jak ręką objął. A poszedłszy dalej, już się o Polsce zapomniało. A jak was Prusacy przyjęli? A przyjęli nas dość grzecznie. Pierwszy prowiant dano nam pod Kostrzyniem. I tak dawano wszędzie, póki państwa pruskiego nie przeszliśmy. Przecież każde miasto oficerowie nasi z podniesionymi szablami i chorągwiami jechali. Szabla, pistolety, czelacz, bandolety w górze trzymając. A karanie zaś było za ekscesy już nie rozstrzelanie ani ścinanie, ale włóczenie po Majdanie przywiązanego nieszczęśnika za nogi do konia. Okrutna to była męka. Bo nie tylko suknie, ale i ciało po takiej jeździe odpadało, że same zostawały kości. A jak jest w tej Danii? Podobnie jak u nas? Jeleni, saren, zajęcy tam bezmiar i nie są strachliwe.
bo wilków tam nie ma. Da się zjechać blisko do zwierzęcia i strzelić pewnie. A dlaczego wilków tam nie znajdziesz? Bo nie mają dostępu z zewnątrz. Z jednej strony Bałtyckie Morze, a z drugiej Ocean Królestwo Duńskie oblewa. No, jest tylko wąski przesmyk, ale to dla wilków ciężka sprawa. A ludzie, jacy tam? Szczególnie białogłowy. A, lud tam na dowód. Białogłowy gładkie, tylko na ciele zbyt białe. Stroją się ślicznie, ale w drewnianych trzewikach chodzą. Kiedy po miejskim bruku idą, to taki czynią koła, co nie słychać, kiedy człowiek do człowieka mówi. A w afekcie jakie one są? A w afekcie nie są zaś tak powściągliwe jako Polki, ale po tym, po pierwszym posiedzeniu i przymówieniem im kilku słów miłych, zapamiętale się zakochują i ukryć tego nie umieją. Ojca, matkę, posag odstąpić gotowe i jechać z tym, w kim się taka panna zakochała, choćby na koniec świata. No a wasz pośmiałeś tak bliżej do czynienia z tymi duńskimi białogłowami podwikami. Opowiadaj, wasz mość. No miało się. Masz mość do czynienia z podwikami, a i chorze podwiki by się znaleźły. Polaków one nie znały, więc były ciekawe, kto zacz, jak smakują, co potrafią. Ale jak w porównaniu z Polkami w sztuce miłości wypadają? Nie godzi się o takich rzeczach między szlachetnie urodzonymi mówić, bo to są tajemnice alkowy między tylko białogłową a jej umiłowanym. Nie chciałem. O takich rzeczach możemy sobie porozprawiać, jak z jakiego zamtuza po upojnej nozy razem wyjdziemy. W niczym wasz mości uchybić nie chciałem. Jedno wam tylko, panie Kalinowski, powiem, że wiele się w onej Danii w sztuce miłości nauczyłem. Także potem dla polskich białogów i mojej żony już w roli nauczyciela występowałem. A jeśli ściekać masz mość ich obyczajów ars amandi bliższych, to rzekno ci, co mnie zdumiało, że wszyscy tam nago sypiają, jak ich matka stworzyła. Nie mów, wasz mość, zupełnie nago, nawet bez koszuli? Jedno przy drugim się rozbierają bez żadnej sromoty. Nawet nie strzegą się gościa, czego sam byłem świadkiem. Przy świecy zdejmują wszystek ubiór, a na końcu koszulę i na haku na ścianie wieszają. Dopiero potem, nago będąc, drzwi w domu zamykają i do łóżek się kładą. A one łóżka mają przysuwane do ściany jako szafa, a w pościeli w nich siła. I wtedy mówisz, wasz mój zupełnie nago do tej szafy spać wchodzą? Kiedyś my im mówili, że to tak szpetnie, że u nas tego w Polsce i żona przy mężu nie czyni. Odpowiadały nam ich niebiałogłowy, że tu u nas nie ma żadnej sromoty i nie rzecz się wstydzić za swoje członki, które Pan Bóg stworzył. A. Wiele im nasi chłopcy niecnoty z tym czynili, ale przecie nie przełamano zwyczaju. Nagiego spania? Tak jest, panie Kalinowski. Duńskiego zwyczaju nagiego spania. A co oni tam jedzą? To co u nas? Pożywienie ich bardzo ucieszne jest. Bo bardzo rzadko coś na ciepło jedzą. Raz na tydzień potrawy uważą, a potem przez tydzień na zimno jedzą. Zwłaszcza w polu przy Młodce, gdzie białogłowa taką samo cepami muci, jako i chłop. Wołu, wieprza albo barana, kiedy zabiją, to ani krople krwi nie zepsują, ale wytoczą do naczynia, domiewawszy do tego krup jęczmiennych albo tatarczanych. Tym kiszki bydlęce nadziewają i w kotle uważą. Stawiano to na stole przy każdym obiedzie, uważając za wielki specjał. Częstowano mnie tym aż do uprzykrzenia. A żebym im powiedział, że się Polakom tego jeść nie godzi, bo by nam psi nieprzyjaciółmi byli, gdyż to ich potrawa. A opowiedz, wasz mość, coś z samej wojny. Wiele krwi szwedzkiej, ludrackiej przelaliście? Panie Kalinowski, na wojnie jak to na wojnie krew ciurkiem leci. Bez tego nie byłaby to wojna. Dobywamy zamek. Szwed broni się zaciekle.
Wiele już naszych nasiegło, ale my ich jeszcze więcej. Nagle wpada pułkownik Tetlin z dragonami, widzi górę trupów szwedzkich, a nas tylko 15. Żegna się i mówi, a tych ludzi kto tak da się, kiedy was tak mało? Odpowiada, my, ale będzie i dla was, bo jeszcze są we wieży. Młody wyrostek prowadzi mi szwedzkiego oficera, tłustego. Mówię mu, daj go tu, zetnę go. Na to wyrostek, nie go pierwej rozbierę, bo suknię ma piękne, pokrwawił się. Aż przychodzi Adamowski i mówi, panie bracie, tłusty ten Szwed, zetnę ja go. Targujemy się zatem, kto ma gościnać. A tymczasem dragoni wpadli do piwnicy, gdzie stały beczki z prochami, co by prowziąć. Jeden zdrajca z zapalonym lątem wszedł. Iskra z niego padła na beczki. Boże wszechmogący, huk, wybuch. Wieża, co stała obok, zawaliła się. Wybuch był tak wielki, że Szwedy oknami wylatywali i do morza jako te żaby wpadali. Chcieli niepożęda przed Polakami do nieba uciec, ale ich tam nie wpuszczono. Zaraz święty Piotr przywarł do furtki, mówiąc, a zdrajcy, wszak wy powiadacie, że łaska świętych do niczego niepotrzebna. Nie ma tu dla was miejsca! Krwawe to rzeczy, waszmość, opowiadasz, ale wojna to wojna. I nie ma co żałować heretyckiej szwedzkiej krwie, która nam w Polsce tyle zła zrobiła, ojczyzny nam zniszczyła i złupiła. Święte słowa, waszmość, święte słowa. Wiele zła nam szwedzka ręka w Polsce uczyniła. Odpłaciliśmy się Szwedom w ich kraju za to, że w Krakowie chcieli stawiać konie w kościele, strasząc jezuitów. Także ci musieli się złożyć na okup dla tych pludraków, jak dla poganów. Za to, że w Sandomierskim zamku, kiedy Szwedy odchodzili, to prochy wysadzili, 600 ludzi naszych zginęło. A tamtego szlajcica, pana Bobole, to prochy tak wysadziły, że z koniem aż na drugą stronę Wisły rzuciło. I cud wielki ze przeżył. Ach, po tej naszej wielkiej Wiktoryi, cośmy zamek dobyli, a narżnęli kupa Szweda, na uroczyste nabożeństwo poszliśmy, w lesie odprawiane. Na pięku dębu był ołtarz. Podgrzało się nad ogniskiem wina, bo mróz był tęgi. Ja sam do mszy księdzu piekarskiemu służyłem, cały ubabrany krwią. Aż wojewoda Czarniecki mówi, panie bracie, przynajmniej ręce umy. Na to ksiądz piekarski odpowiedział, nie wadzi to nic, nie brzydzi się Bóg krwią rozlaną dla imienia swego. Amen. Panie Chryzostomie, a opowiedz o tych wojnach z Moskwą i kozakami, w których udział brałeś. Ledwo wróciliśmy z Danii i odpoczęliśmy nieco, już nowa wojenna potrzeba przed nami stanęła. Król Jan Kazimierz postanowił z Moskwą i z kozakami wojnę zakończyć. Moskwa bowiem całą Litwę z Wilnem opanowała, na Podlasiu grasowała i za Warszawę się brała. Kozacy zaś pod wodzą syna Chmielnickiego Lublin zajęli. Ruszyliśmy na Moskwicina i sam pierw w Litwie pod Połonką wielkie, tęgie ruskie baty im sprawiliśmy. Potem ruszyliśmy na odsiecz Mohylewowi, gdzie też wielka bitwa nad rzeką Basią się odbyła. 1000 ludzi straciliśmy, ale Moskwa 4000 soldatów potraciła. Dużo by opowiadać, jeszcze przez 7 lat tułałem się z wojskiem przez ukraińskie stepy i białoruskie bagna, to z Moskwą, to z kozakami walcząc. I ja walczyłem z kozakami za młodu, w tym w tej największej bitwie pod Beresteczkiem, gdzie grubo ponad 200 tysięcy ludzi walczyło. Byliście tam? W samej rzeczy mieliście to szczęście? Nie wiem, czy miałem szczęście, bo do dziś mi się serce kraje. Ile tam ludzkiej krwi przelano niepotrzebnie. Ostatniego dnia bitwy, gdy poszliśmy do ataku, ze 30 tysięcy albo i więcej kozaków narżnęliśmy. Sami sobie winni. Czemu przeciw królowi? Przecież krajowi się buntowali. Dobrych katolików turecką niewolę sprzedawali. I to własną ludność ruską. Nie tylko szlachtę mordowali, ale ziemian, chłopów, mieszczan, Żydów, Ormian. Wszystko, co im padło pod rękę, jak dzikie bestie opanowane szałem niszczenia. Waszmość pasku, ja to wszystko wiem, bo tam byłem.
i wszystko widziałem. Chmielnickiego nienawidzę, bo w życiu nie napatrzyłem się takich zbrodni, okrucieństw i podłości, co ten diabeł uczynił, że dla jego zbójów nic nie było ważne, poza przemożną chęcią mordowania wszystkich wokół. A jak im wrogów nie starczało, to zabijali się między sobą. Dla zabawy, o tak. Najgorsze jest to, że ten diabeł, ten Chmielnicki pchnął swój naród ruski w największe nieszczęście w historii. Miała Ukraina zakwitnąć, a zapłonęła. Miała pokryć się lukrem, oblekła się w morzu krwi. I ten diabeł Chmielnicki do tego nieszczęścia się przyczynił. Tak też opowiadał mój ojciec, który też pod Beresteczkiem stawał. Szanowny panie Chryzostomie, zapamiętaj sobie, że ani Ukraina, ani Rzeczpospolita nie odnieśli z tej wojny zwycięstwa. Jedynie car moskiewski. Jeszcze wszyscy zapłacimy za to. Słony rachunek, oj, zapłacimy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. A, szkoda tylko, że chociaż racja była po naszej stronie i wojnę wygraliśmy, to na koniec gorzej wyszliśmy na tym, niż było na początku. Masz rację, panie Chryzostomie, że po naszej stronie była racja. I sama starszyzna kozacka z żalem przyznawała, że zbyt daleko się ich nieposłuszeństwo posunęło. I że sprawie Ukrainy tylko zaszkodziło, a nic nie pomogło. Bo kiedy Ukraińcy nie mogli zdecydować, czy Rzeczpospolitej, czy moskiewskimi, czy tureckimi chcą być poddanymi, i raz z tymi trzymali, a raz z tamtymi, to w końcu nikt im nie wierzył. I wszyscy ich zjedli. Ciekaw jestem, jak im się teraz podoba wolność. Pod carskim batogiem. Już ich car tak wyćwiczy, że do tej wolności, jaką mieli w Rzeczpospolitej, będą tęsknie wyć po nocach i do tego wycia na tych swoich bandurkach przygrywać. Święte słowa, waszmo, święte słowa, jakbyś mi je z ust wyjął. A przeciwko pochańcom Turkom walczyłeś? Prowadziłem odjazd pospolitego ruszenia w czasie wojny chocimskiej roku pańskiego 1673. O, wielka Wiktoria była wtedy pod Chocimiem odniesiona. Prawda to, nasi hetmanowie mieli porządne wojska królewskie i litewskie, dobre chorągwie, parcerne. Turcy zaś się okopali w naszym starym okopie. Jeszcze z czasów bitwy z 1621 roku i nie chcieli wyjść w pole. Nasi wtedy ruszyli na tureckie okopy, rozwalili w kilku miejscach mały i ruszyli na pochańca. Ci zaczęli uciekać do mostu na Dniestrze. Nasi gonili ich i cieli. Taki tłum Turków zebrał się wtedy na moście, że ten się załamał. Jednych wtedy wycięto, inni się potopili, a innych nagnano na skały i tam powpadali na łeb i z konie. Piękne rzeczy wasz mu się powiada, aż serce rości. Tak, zdobycz nasi wzięli piękną. Pięknych koniach, srebrze, w namiotach, kuflach. A z tureckich specjały wyborne na 100 000 złotych rachować można było. Ach. Jeden z naszych, przyjeżdżając z bitwy, chciał pod dom się okazale ojcu pokazać w tureckim stroju. Oblekł się wtedy strój turecki, siadł na wielbłąda i podjeżdża do dwora. Ojciec staruszek idzie z laską przez podwórze, a to straszydło wpada we wrota. Nagle staruszek począć uciekać zaczął i żegnał się. Syn widząc, że ojciec się z rąk bierze za nim i woła: stój, dobrodzieju, to ja syn twój! Starzec syn bardziej w nogi. Potem rozchorował się i za niedługo. Memento mori, niech mu ziemia lekko będzie. Tak, nasiało się wtedy po całej Polsce rzeczy tureckich, owych haftowanych rzeczy ślicznych, pięknych koni, a tureckich specjałów wybornych. No dużo by opowiadać, panie Kalinowski, i smakować. A po Wiktoryi Wiedeńskiej ziarna onej kawy od samego Kary Mustafy do naszego kraju przywieźli, z których napój smolisty i gorzki robią. Ale który jak się go rano wypije, to ma się moc i trzeźwy umysł przez resztę dnia. No ale te kafe tylko na magnackich dworach piją, w szlacheckich domach i w kaczmie nie uświadczysz. A może teraz coś z innej beczki, że tak powiem. Opowiedz, że waszmoś o tej
swojej wydrze, którą jako najlepszego psa miałeś. Ha. A miałżem ja wydrę, że łzami się w oku kręci. Taka była mądra, przylepna. A skąd to sam wiesz, że miałem wydrę? Bo w czasie naszej rozmowy doszedłem do tego, że waszmość jest ten słynny Jan Chryzostom Pasek, co słynną wydrę miał. I 5 razy na banicję przez sądy był skazywany. Ostatni wyrok wciąż obowiązuje. A waszmość jak gdyby nigdy nic. Z Warszawy, z elekcji do swojej włości peregrynujesz. W życiu masz prawo. Jan jest podsędek krakowski, zastępca sędziego ziemi krakowskiej. A karczma Rzym się nazywa. Wstawaj! Waszmość, oddaj broń! Weź ją sobie sam, kundelku. No, weź! Naści kiełbasy! Naści! Zaraz ci se w duchu padnie, tak że łapidupy nie zdążą na tobie zarobić. No i co, panie mości podsędku? Żartowałem, żaden ze mnie podsędek. Zwykły szlachcic jestem. Żartowałeś? Wybacz, mości pasku, wybacz. Co z tego wina, co wypił, taki mnie humor zły naszedł. Mości Kalinowski, z takim dowcipem możesz jutra nie doczekać. I dziwię się, że ty żyw jesteś, mimo swoich lat i tego właści dowcipu. To już trzeci raz dzisiaj, żeś mi Asan taką siuprysę z szablą zrobił. To nie ja, to wina. I co ja mam z tobą, Asan? Co ja mam z tobą począć? Z takim dowcipnisiem. Opowiedz, że o tej wydrze. Siadaj! A miałżem ja wydrę, że łzami się w oku kręci. Taka była mądra, przylepna. Robakiem ją zwałem. A taka była mądra, że ze mną w pościeli sypiała. A tak sprytna była, że nic złego w pościeli ani pod łóżkiem podczas nocy nie uczyniła. Poszła do jednego miejsca w rogu izby, gdzie nocnik na swoje potrzeby miała. I tam dopiero tę rzecz konieczną uczyniła. A kiedym pijany był, to ona po piersiach deptała mi tak długo, wrzeszcząc, aż obudziła kogoś, kto do mnie z pomocą i z winem przyszedł. Nie pomyliłeś, Asan, kiedy onej wydry z własną małżonką? Skoro mówisz, że razem w jednym łóżku spaliście. Nie turbuj się, maść oto. Mojej Aśćki z żadną inną wydrą pomylić nie sposób. Wydra w dzień spała, rozwaliwszy się gdziekolwiek. I to tak mocno, że choćbyś na ręce ją wziął, to oczu nie otworzyła. Ta bestia ufała człowiekowi. Surowej ryby i mięsa jeść nie chciała, tylko uważone kurcze albo gołębia z pietruszką i to pod sam nos musiała mieć podstawione. A rozumna była zupełnie jak pies. Kiedy mnie kto za kontusz szarpnął, krzyknąłem jeno, rusza! To skoczyła z wrzaskiem przeraźliwym i za suknię, za nogi, drze gryzie wroga mojego. Taka była przylepa. Waszmość dobrego obrońcę miał, jakżeś miał mocno w czubie, podczas popijaw z towarzyszami. I ty ją tego wszystkiego nauczyłeś? A zdziwisz się, bacz pan, że nie. Tylko mój pies pokojowy, niemiecki, kosmaty kapra, którego wielce kochała i od niego tych wszystkich sztuk się nauczyła.
Innych psów nie lubiła. I jak inszy do izby spadł, choćby i najroślejszy hart był, to go zaraz wycięła. Wycięła tak, że spod kulonym ogonem zwyka. Wróciłem ci ja raz po trzech dniach do domu z panem Ożarowskim, którego po drodze w gościnę do siebie wziąłem. Wydra 3 dni mnie nie widziała. Przyszła do mnie nacieszyć się, naigrać. Gość miał piękną harcicę ze sobą. Mówi więc do syna: Samuelu, trzymaj tę harcicę, żeby tej wydry nie zjadła. A ja na to: nie turbuj się, waść, o to. Nie da sobie krzywdy zrobić to zwierzątko, choć małe. Na to: co, waść, żartujesz? Ta harcica wilka chwyta wraz i żadnemu lisowi nie przepuści. Wydra poszła. Nagle obcego psa obaczyła. Podeszły się obie, popatrzyły sobie w oczy, powąchały. Wydra odstąpiła od niej i położyła mi się pod nogami. Myślałem, że spokój będzie. A ta cichutko zaszła ją od tyłu i jak nie uźwę w łydkę. Harcica skoczyła do drugiej, wydra za nią, harcica za pies, wydra za nią. Kiedy zobaczyła, że nie ma gdzie uciec, to skoczyła na zastawiony stół, chcąc przez okno umknąć. Dopiero Ożarewski chwycił ją za nogi. 2 kieliszki przedniego tokaju i 500 korzennych gdańskich śledzi przy tym stuchła. Po tym wszystkim dopiero na 2 dzień po obiedzie w izbie się pokazała. Taka była wydra moja, robaczek mój. Często miałem nią też wygodę, bo jak ryb potrzebowałem, a nigdzie ich dostać nie też nabyło, a zwłaszcza jak byłem w podróży, to wtedy staw albo rzekę widząc, siadałem z wozu i krzyknąłem: ryba, hul wodę! Wtedy ryba do wody skakała i ryb tyle i nam potrzeba było na brzeg wynosiła. Tylko żaby musiałem często wyrzucać, bo ona z wielką ochotą wiec inna przynosiła, bo nie przebierała, ryba czy żaba, wszystko brała. A żab ważność nie chciałeś posmakować? Daj pokój, Acan, takie obrzydlistwo, po takim przysmaku przez tydzień w wychodku mieszkał. A tu się waszmość mylisz, bo we Francji żaba za wielki przysmak uchodzi, delicyje wręcz. Sam jadłem, więc pod szlacheckim słowem potwierdzić mogę. I jakżeż smakuje taka delicyja? Coś jakby kurczak z domieszką ryby. No mówię, waszmość, delicyja. To jednym słowem, wybornie mieliście z waszym robakiem, rybakiem. Samej rzeczy, bo ja dla ryby gotów, żem odstąpić od najlepszej mięsnej potrawy. Często jak do kaczmy przyszliśmy i nagle własne ryby wyciągamy, to kaczma, żyd i goście wielce się dziwowali. Skąd ich u nas tyle i takie świeżutkie? A to robaka właśnie zasługa. Ale często też w drodze z nią mieliśmy uprzykrzenie, bo często gdzie byłeś, to wielce się dziwowano i kupy ludzi za nami ciągnęły, jakby to była jaka dzika, osobliwa zwierzyna z Indii ze mną była. O, jakżem na ten przykład z Krakowa wyjeżdżał, to mnie łutnicami 1000 ludzi odprowadzało i palcami wytykało. Aha, to waszmość się musiał czuć jak prawdziwa gwiazda teatru greckiego albo francuskiego. Daruj sobie, mać pan te kpinki ze mnie. Ale mnie wtedy nie było do śmiechu, bo jeszcze inne przypadki z wydrą miałem. Jednego razu byłem w gościnie u mego wuja Szczęsnego Chociwskiego. Był też u niego ksiądz Trobeński. Ksiądz usiadł naprzeciwko mnie, a wydra zaś podle mnie na ławie się rozwaliła na grzbiecie, bo to był jej najmilszy zwyczaj na grzbiecie leżeć. Ksiądz posiedziawszy chwilkę, nagle obaczył wydrę i myśląc, że to ręka futrzany, chwycił wydrę, żeby ją obejrzeć. Wydra rozbudzona wrzasnęła krzykliwie, chwyciła go za rękę i ukąsiła. Ksiądz z bólu i z przestrachu zemdlał, ledwo się go dotrzeźwiono. A miałżeś, waszmość, jakiś inszy osobliwy zwierzę stan u siebie? No, miałże. Zwierzyniec ptaszy, który był sprawnie zbudowany od góry kratami drutowymi nakryty, a w niej ptastwo wszelkiego rodzaju, które żyło w Polsce, ale i poza nią zagraniczne.
Postarałem się, co mogłem, za granicę sprowadzać. A słuchało mnie ptactwo. Także mógł do gniazda wejść i każdą ptaszynę pogłaskać. A co z wydrą? Onym robakiem rybakiem się stało. Żyw jeszcze? Ale gdzież tam, panie bracie? Wydra rychło tak sławna się stała. Najpierw w województwie krakowskim, a potem w całej Polsce, że wieść o niej aż do samego króla dotarła, którym to w swoim królowskim majestacie poprosił mnie, bym ją sprezentował. No we mnie jakby jasny grom strzelił, to przecie wolałbym część swojego ciała oddać niż wyderkę moją, co mnie tak kochał. Ale królowi odmówić nie sposób. I tak mi mówił Incztraszewski, który z listem od króla przyszedł. A mnie po tym liście, co on go przeczytał, to jakby kto z grzebłem końskim po nowej skórze drapał. No posłałem wtedy do Żyda karczmarza, żeby mi kawał futra z wydry przyniósł. Kładę je potem na stół i mówię im Straszewskiemu, a jest i wydra, prawda, że piękne? Skonfudował się im Straszewski na te słowa wielce, załamał ręce i woła, ale przecież żywa miała być pieszczona, o którą jego królewska mość uprasza. No co było robić, jak król uprasza? Napiliśmy się wódki i poszliśmy na łąki, gdzie moja wydra gdzieś tam włóczyła się po trzcinach. Robak, robak! Zawołałem. I wnet przyszła do mnie mokra i zaczęła się łaść. Zdumiał się wielce im Straszewski i mówi, jakże to by król nie miał kochać takiego zwierzęcia, jak ono takie łaskawe. A ja na to teraz dopiero, Asan, zobaczysz. Robak, szami ryb dla gości, hul w wodę! Wydra skoczyła do wody. Najpierw wyniosła płocicę, potem szczupaka małego, a za trzecim razem takiego, półmiskowego, tylko go trochę na kark nadbryzszy. Widząc to wszystko, Straszewski za głowę się złapał. A żab wydra tym razem nie przynosiła dla delikatniejszego smaku? Tym razem nie, widać baczenie na dostojnego gościa miała. No i jaki koniec ta historia z wydrą? Pan Straszewski wyjechał zachwycony wydrą i jej sztuczkami. Wkrótce też znowuż list od króla otrzymałem, zapytujący, ile bym za nią chciał. Pan koniuszy koronny piekarski mówił mi, że król chodząc, jedząc, śpiąc, tylko o mojej wydrze myśli. Posłał mnie wtedy król dwa piękne siodła tureckie i dwa konie, ale mnie odesłał ze słowami, że nie chce za wydrę ani pięknych koni, ani pieniędzy. Odmówiłeś Acan królowi? Ofiarowałem mu je honorowo, bez żadnej zapłaty. To jest wielce szlacheckie postępowanie, panie bracie. Posłałem ją wtedy na nową służbę. Okrutnie ją strasznie akceptowała, wrzeszcząc w klatce, kiedy przez wieś jechali. A żem poszedł do izby, nie chcąc tego słuchać, co mi jej żal było. Przywiedli ją do króla stęsknioną, nadymaną, odętą jak sowa. Położyli ją na królewskim łóżu, a kto, który chce ją pogłaskać, tego wydra łap za rękę. Na to król rzecze do królowej, Marysieńko, ja się odważę pogłaskać ją. Królowa mu perswaduje, żeby zaniechał, bo go jeszcze ukąsi. Król jednak postawił na swoim i powoli sunął ręką do wydry, mówiąc, będzie to dla mnie dobry znak, jak mnie nie ukąsi. Jak jednak ukąsi, to nie będą o tym pisać w gazetach. No i co, no i co, gryzła króla? Ależ gdzie to? Pogłaskał ją, przychyliła mu się. Wielce się tym król udelektował, karmić ją zaczął smakałakami różnymi, a ona siedziała na tej pościeli jedwabnej jak jaka królowa. Potem już po całym swobodnie pałacu chodziła. Po dwóch dniach pojechała z Wil do Wilanowa z królem. Tam źle ją uwiązali i wyszła w nocy na dwór. Zwyczajna tego u mnie, gdzie poprowała po czcinach i stawach, a potem wracała do domu.
tam jednak się zgubiła. Błąkała się, nie wiedząc, gdzie się obrócić. Nad ranem zobaczył ją dragon straszna mający i nie wiedząc, czy to dzikie, czy chowane, berdyszem zatłukł. Potem sprzedał Żydowi, który z niej skórkę wyprawił. Rano w pałacu wielki Barwetes, wydry nie ma, wszyscy jej szukają. Rozesłano widzi po mieście, żeby kto wie co i groźbą i prośbą natychmiast mówił. I sprawa wyszła na jaw. Doprowadzają dragona i Żyda do króla. Spojrzał król na skórkę. Zatyka jedną ręką oczy, drugą za czuprynę, rwie się i krzyczy: zabij kto cnotliwy, zabij kto w Boga wierzy. Wtrącono obu do wieży i uchwalono, żeby dragona rozstrzelać. I co, dał chłód pod gardło? A, dopiero zaczęły przychodzić do króla ekskursyje księży, spowiedników, biskupów, perswadujące, że dragon nie zasłużył na śmierć, bo tylko nieświadomością zgrzeszył. Ledwie uzyskali, że go nie rozstrzelano, ale na baty na razy skazano. Stanął wtedy cały pułk Gałeckiego dwoma szeregami, 1500 ludzi. Dragon miał między nimi 3 razy przebiegać. Przebiegł 2 razy, każdy po raz go zatknął. Za 3 razem padł dragon na ziemię i jeszcze leżącego wbrew prawu sieczono na śmierć. Król po tym wszystkim smutny był przez cały dzień. Nie jadł i nie pił. Tak to się stało, że ci, co mnie pozbawili ukochanego zwierzęcia, sami się nim nie zacieszyli. A jeszcze sobie kłopotów przysporzyli. Nie traf się, waszmość, co było, nie wróci. Dobrze, że we wdzięcznej pamięci ci ta przylepna wydra pozostała. Napijmy się. Napijmy się. Za Najjaśniejszą Rzeczpospolitą! Na pochybel wszystkim im wrogom! Na pochybel za Najjaśniejszą!